To na początek może powiem kibicom, że będzie to dość spontaniczny wywiad. W ogóle nie jestem przygotowany tak jak zawsze, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Jeśli chodzi o moje początki, jak pamiętam, jak wspominam. Pamiętam swój pierwszy trening, kiedy przyszedłem, przyprowadził mnie tata, pobiegałem z grupą dzieciaków wtedy jeszcze, bo miałem 9 lat. I na koniec podszedł trener z listą i wywołał nazwiska, kto ma przyjść na następny trening. I niestety, a wtedy trenerem był trener Roman Jakubczak, nie znalazłem się na tej liście jego wytypowanych. Poprosiłem tatę, żeby zapytał dlaczego. Okazało się, że nie mam zbyt dobrych warunków fizycznych, żeby zostać piłkarzem, bynajmniej jeszcze nie wtedy. I przyszedłem po roku, po raz kolejny. Zresztą treningi mieliśmy tu, może to śmiesznie zabrzmi, ale właśnie na tym boisku. Co prawda nie na wyrysowanym, tylko za jedną z bramek, gdzie nie było trybuny. Było tak zwane słynne półkole. Tam było dość dużo bardzo ładnej trawy i tam mieliśmy właśnie treningi. No i po roku, jako dziesięciolatek, po raz kolejny spróbowałem swoich sił. Wtedy selekcję robił trener Edmund Białas. No i na tej upragnionej liście po roku się znalazłem. Pamiętam, przeżywałem to bardzo, bo miałem w pamięci porażkę sprzed roku. Chciałem się zaprezentować jak najlepiej. Mimo, że osiłkiem nie byłem, chyba pokazałem swoją inteligencję boiskową i to zadecydowało, że wtedy po raz pierwszy dostałem angaż do Lecha. Trudno powiedzieć, najmilej chyba wspominam sezon 2003-2004, kiedy nie byliśmy w ogóle faworytem rozgrywek, klub borykał się z ogromnymi problemami, a mimo to trener Michniewicz stworzył naprawdę ciekawy, fajny zespół z niesamowitym kolektywem, no, co zaowocowało zdobyciem Pucharu i Super Pucharu Polski. Myślę, że jako zespół, który gdzieś grał na pozycji 10, 11, 12 w tabeli, potrafił w finale Pucharu Polskiego pokonać Legię Warszawa i to w 2 meczu, a więc nie był to przypadek. A później mistrza Polski, czyli Wisłę Kraków w Super Pucharze, czyli dwie najsilniejsze wtedy ekipy polskie. Byliśmy bardzo dumni, szczęśliwi, myślę, że kibice również, bo nie cieszy tak sukces, kiedy jest się faworytem, a właśnie w takim momencie ogromnie nas to cieszyło, bo nikt na nas nie stawiał, pokazaliśmy, że jesteśmy świetnym zespołem. No i myślę, że sezon 2006-2007, gdzie zdobyłem Króla Strzelców, strzeliłem setną bramkę, ten sezon też bardzo utkwił mi w pamięci, aczkolwiek w 2003 i 2004, o którym tu wspomniałem wcześniej, w sezonie zdobyłem, łącząc Puchar Polski i Ekstraklasę, prawie 30 bramek, to myślę, że też był bardzo dobry wynik. Trudno mi powiedzieć, bo najgorszych się pamięta bardzo mało. Gdzieś tam szybko się o nich zapomina, wyciąga wnioski i zapomina. Tak było przynajmniej w moim przypadku. No, pamiętam taki jeden mecz, który utkwił mi w pamięci po moim powrocie z Niemiec, gdzie zerwałem więzozrost obojczykowy. Miałem 4-miesięczną przerwę w grze i kiedy wróciłem do treningów, do spotkań ligowych, graliśmy jedno z pierwszych moich spotkań po kontuzji tutaj na tym boisku z Czakowianką Jaworzno. I trener Baniak ściągnął mnie w 60 minuty, około 60 minuty, ponieważ były to moje słabe zawody i wtedy po raz pierwszy i być może jedyny zostałem wygwizdany przez własnych kibiców. Nie było to przyjemne, aczkolwiek bardzo motywujące, bo mi powera i motywacja właśnie dodaje to, że często jestem oceniany zarówno przez kibiców, przez media i z każdej takiej złej oceny staram się wyciągnąć wnioski i nabrać motywacji do jeszcze większej pracy po to, żeby pokazać, że wcale nie jestem taki słaby. Wypadałoby przynajmniej kilka nazwisk tutaj podać, szczególnie te, które ukształtowały mój charakter, ukształtowały mnie na piłkarza, czyli pierwsi moi wychowawcy tu w Lechu, bo to nie tylko moi trenerzy, ale również wtedy byli moimi wychowawcami. Wspomniany już świętej pamięci Edmund Białas, Henryk Wróbel, którego do dzisiaj możemy tutaj spotkać na meczach Lecha Poznań. Następnie Andrzej Strugarek, który miał mnie w trudnym okresie, bo byłem już nastolatkiem, a wiadomo, że wtedy taki trener ma bardzo duży wpływ na rozwój zawodnika. Jako nastolatek ma się dużo
że tak powiem, zakrętów życiowych. Trzeba w odpowiednim momencie wybrać, na co się stawia. I ja wtedy u trenera Andrzeja Strugarka postawiłem na piłkę. Później byli następni szkoleniowcy, szczególnie Włodzimierz Jakubowski, który w trudnym dla mnie okresie podczas odbywania służby wojskowej, kiedy tylko mogłem wyjść na przepustkę, indywidualnie się ze mną umawiał i robił jednostki treningowe po to, żebym za wiele przez te 540 dni służby wojskowej nie stracił. Następnie trenerzy w Lechu, trener Romuald Szukiełowicz, który dał mi szansę debiutu w poznańskim Lechu i myślę, że nie zawiodłem, bo jako młody chłopak, który niedawno co wyszedł z wojska, postawił na mnie i na 30 meczów, czy 34, nie pamiętam wtedy ile dokładnie było drużyn w Ekstraklasie, w dwóch meczach tylko siedziałem na ławce rezerwowych, poza tym jako w pierwszym sezonie w reszcie tych meczów byłem podstawowym zawodnikiem, co uważam również za swój sukces. Później był trener Franiak, który chyba nie widział we mnie piłkarza, co też mnie bardzo mocno zmotywowało do dalszej pracy. Po nim zespół przejął Krzysztof Pawlak, Ryszard Polak, którzy gdzieś tam wtedy na mnie postawili i było mi już zdecydowanie łatwiej. Następnie Adam Topolski, świetny motywator. Zresztą do dzisiaj mamy fajny kontakt. Później wyjazd do klubów zagranicznych. Tam miałem kilku trenerów, chociażby Jürgen Reber, Frieden Funkel. Następnie powrót, trener Baniak, z którym spotkałem się później jeszcze trzykrotnie, można powiedzieć, bo dwa razy prowadził mnie później w Warcie i tutaj po powrocie do Lecha również w Lechu Poznań. Trener Baniak dał mi po powrocie opaskę kapitana, postawił na mnie. Myślę, że poza meczem ze Szakowianką ja ważno nie zawiodłem go. Też fajne czasy. Później były czasy trenerów czeskich, Libor Pala, Bohumil Panik. O ile Libor Pala jakoś mi specjalnie w głowie nie zapadł, to Libor Palnik według mnie świetny trener, niesamowicie pracowity. Myślę, że za mało szans dostał tutaj w Polsce, żeby się pokazać z dobrej strony. Później trener Michniewicz, który w trudnym momencie potrafił z zespołu wyciągnąć maksimum, osiągaliśmy sukcesy. No i później już byli kolejni, czyli trener Franciszek Smuda, z którym 3 lata miałem okazję pracować. I myślę, że do pewnego momentu ta współpraca układała nam się bardzo dobrze. Trudno mi powiedzieć, co wynikło później, że tak się stało, ale nie chcę wracać, bo to już historia. No i w tej chwili powrót do Lecha i myślę, że trener Mariusz Żuma, któremu jestem wdzięczny za to, że dał mi po latach szansę powrotu do Lecha, żebym mógł zakończyć karierę w klubie, którego byłem wychowankiem i w którym się wychowałem, w którym zaczynałem swoją karierę. Co prawda zbyt dużo nie grałem, ale miałem świadomość tego, że jestem 40-letnim zawodnikiem i bardziej mam służyć swoim doświadczeniem w szatni poza boiskiem, aniżeli tylko i wyłącznie na boisku. Strzeliłem jedną bramkę. Cieszę się, byliśmy bardzo bliscy mistrzostwa, nie udało się, ale z wicemistrzostwa również. Musimy być zadowoleni i mam nadzieję, że w następnym sezonie chłopacy zagrają jeszcze lepiej i zdobędą mistrzostwo Polski. Tak to się jakoś przyjęło w Lechu, że spinam jakąś klamrą swoją karierę i pamiętam, debiutowałem w Lechu rok po mistrzostwie Polski i mam nadzieję, że po zakończeniu mojej kariery Lech po roku również to mistrzostwo zdobędzie. Tak to widzę optymistycznie. Sam byłem kibicem, jestem i będę do końca życia, bo jest to coś, w co wprowadził mnie mój tata, kiedy zaczął zabierać mnie na pierwsze mecze. Pamiętam swoje pierwsze wyjazdy, zaliczyłem ich ponad 20. No może nie dużo w porównaniu teraz do tych kibiców, natomiast kiedyś były też inne czasy. Trudniej jeździło się z miasta do miasta. Nie było policji, tylko była milicja. Też były takie służby ZOMO. Może młodzi kibice już nie będą pamiętać. Było trudniej, było niebezpiecznie, ale na te wyjazdy jeździłem i cieszę się, bo kochałem Lecha. Do dzisiaj zresztą Lecha kocham. Natomiast to zapoczątkowało, że zacząłem wiedzieć, co czują kibice. Ci, co stoją często za bramką, kibicują, śpiewają, dopingują i kiedy zespół nie wygrywa, wiem, co oni czują.
ale też wiem, jak to jest z drugiej strony, bo miałem okazję być piłkarzem i wiem też, że właśnie takie trudne chwile te spotykają zawodników, kiedy mecz się nie układa, kiedy się przegrywa i wtedy właśnie największe wsparcie jest potrzebne wśród kibiców i od kibiców i myślę, że tutaj fajnie jakby doszło do spotkania między piłkarzami a kibicami, żeby wyjaśnić sobie pewne rzeczy, że w takich momentach nie są potrzebne gwizdy, bo one jeszcze bardziej deprymują, jeszcze bardziej wiążą nogi, a wręcz odwrotnie, pokazać, że jesteśmy wspaniałymi kibicami w Polsce, że w takim trudnym momencie wspieramy zespół, dopingujemy. Każdy może mieć słabszy dzień, piłkarze też są tylko ludźmi i myślę, że fajnie jakby obydwie strony podeszły do tego ze zrozumieniem, bo to tylko może stworzyć jeszcze większą rodzinę, a mam nadzieję, że taką jest Lech Poznań. Moje miasto. Tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem. Tutaj spędziłem najpiękniejsze swoje chwile. Miałem to, albo no mam to szczęście i miałem to szczęście, że mogłem grać przez praktycznie większą część swojej kariery, a trwała ona prawie 20 lat, w mieście, w którym się urodziłem. Ja nigdzie nie musiałem wyjeżdżać, mieszkać gdzie indziej, wiązać się z innym miastem. A myślę, że to jest duże szczęście pracować tam, gdzie się mieszka. Stąd też jestem szczęśliwy i nie wyobrażam sobie życia poza Poznaniem. Myślę, że tak już zostanie do końca życia. No przede wszystkim chciałbym być zdrowy, bo jeśli się ma zdrowie, to można wiele rzeczy zdziałać, wiele rzeczy fajnie zrobić. Jeśli będę zdrowy, będę miał motywację do ciężkiej dalszej pracy, żeby spełniać kolejne swoje marzenia, bowiem pewien etap w moim życiu się skończył. Skończyłem być piłkarzem, natomiast nie kończę być kibicem, nie kończę być normalnym człowiekiem, który również ma też i pozaboiskowe marzenia do spełnienia. I mam nadzieję, że pewne cele swoje w dalszym ciągu będę realizował. Chciałbym dość mocno w dalszym ciągu rozwinąć Akademię Rejsa, bo chciałbym, żeby to była taka w przyszłości barcelońska La Masa, która może być kopalnią diamentów właśnie dla Lecha Poznań. I marzyło mi się, żeby któryś z wychowanków mojej akademii w przyszłości poszedł w moje ślady, zagrał tu na tym boisku dla Lecha Poznań, dla kibiców Lecha Poznań, czyli również i dla mnie, a być może również w reprezentacji Polski. Natomiast też życzyłbym sobie i kibicom, żeby w przyszłych latach nadeszły te grube lata również dla poznańskiej piłki, żeby Lech był mistrzem Polski, żeby zdobywał Puchary Polski, żeby grał z powodzeniem w Lidze Mistrzów. To są to takie moje marzenia, które myślę, że są realne, tylko trzeba spokojnie je zacząć realizować.